Myślę, że te powiedzenia papieża Franciszka, które docierają do nas przy różnych okazjach, o kościele, który ma być szpitalem polowym, o kościele, który ma iść na obrzeże, na peryferię, to są odpowiedzi czy podpowiedzi, które są przypomnieniem czegoś, co w kościele zawsze było obecne. Pamiętajmy, że jeszcze pod koniec XX wieku ksiądz profesor Tischner w Polsce pisał o potrzebie wyjścia księdza na manowce, czyli na te obrzeża, gdzie nie ma oznaczonych dróg, tylko trzeba chodzić po omacku nieraz i sprowadzać ludzi, którzy się tam zagubili i tam się znaleźli. Ale idąc jeszcze wcześniej, to znaczy do XIX wieku, przecież wiele zakonów XIX-wiecznych, począwszy od Salezjanów, ale od Miłosierdzia, powstały ze względu na owe obrzeże. I myślę, że w przypadku świętego Jana Bosko, który szukał młodych ludzi na obrzeżach Turynu, czy tak ukształtował i tak uczył swoich uczniów, a z tej rodziny wychodzili ludzie, którzy chcieli to robić jeszcze w sposób radykalniejszy, chociażby założyciel Michaelitów, który wprost był salezjaninem, czy wasz założyciel, który był inspirowany myślą świętego Jana Bosko i myślą salezjańską. I w związku z tym papież po prostu tylko potwierdza to, co było aktualne zawsze w Kościele, a szczególnie aktualne w XIX wieku, XX wieku. I w związku z tym patrzę na to w sposób kontynuujący. To znaczy, moim zdaniem papież zachęca was do powrotu, kreatywnego powrotu do pierwotnego charyzmatu. Czyli wrócić do tego, co było myślą Ducha Świętego, wyrażoną przez świętego założyciela Aloyzego Oriona. Księże kardynale, mógł ksiądz poznać Kościół w Polsce poprzez wiele takich wydarzeń, sytuacji, poprzez swoje pochodzenie, historię życia, ale też poprzez bardzo ważne i odpowiedzialne posługi, powołania w Kościele. Co zdaniem księdza kardynała jest takiego ważnego dla Kościoła w Polsce, w naszej misji? Widzimy w nim wiele znaków nadziei, ale też trudności, a nawet zagrożeń. To czy w kwestii tej, o której mówimy, jeśli chodzi o waszą działalność na obrzeżach, działalność z ludźmi, którzy się wpadli w konflikt z prawem, czy wyszli z rodzin, które nie dały tego, co powinny dać. Myślę, że te polskie, czy w ogóle ludzkie biedy są niestety bardzo do siebie podobne i to w różnym czasie, ale także w różnych rejonach Polski. Miałem okazję wiele lat kapłaństwa przeżywać na południu biskupstwa, potem w Koszalinie, widzieć wieś PGR-owską, rzeczywiste obszary biedy, nędzy, problemów moralnych i tak dalej, teraz w Warszawie. To wszystko jest, tylko że bardzo często to jest tak, że w mieście dużym jest to bardziej ukryte i bardzo łatwo jest powiedzieć nawet księdzu, a u nas biednych nie ma, bo przecież Warszawa jest bogata. Nieprawda. Wystarczy kiedyś rozmawiać z siostrami zakonnymi, które się tym zajmują, czy z braćmi zakonnymi. Wystarczy tylko się poruszać troszkę w okolicach dworca centralnego i widać tam, ile tam jest obszarów owego marginesu, owego miejsca, gdzie trzeba pójść na obrzeża i szukać mianowicie, w jaki sposób tych ludzi najpierw przyprowadzić i obudzić w nich troskę o godność własną, a potem prowadzić ich do Pana Jezusa, bo to są dość często ludzie, którzy nie nadają się do tego, żeby ich od razu przyprowadzić do ołtarza Eucharystii i powiedzieć: od dzisiaj bądź wierzący. To jest długa droga preewangelizacji, która bardzo często zaczyna się od swoistej pojętej charytatywności, czyli pomocy nie tylko przez jakąś tam jałmużnę czy jakiś dar, ale po prostu przez pomoc w wyjściu z nałogu, z takiego czy innego uzależnienia, żeby w ten sposób odnaleźć z nimi razem także drogę do Pana Boga. I myślę, że to jest jedna z tych polskich spraw, o których trzeba bardzo pamiętać. Druga sprawa to jest jednak no, wielka troska o młodzież dzisiaj. Znaczy, nie udawajmy, że nic się nie dzieje z młodzieżą. Dzieje się dlatego, że świat globalnej wioski, świat internetu oddziaływuje jednakowo w Paryżu i w Warszawie. On nie ma granic po prostu i w związku z tym człowiek nieprzygotowany do tej nowej komunikacji bardzo często jest odciągany od Pana Boga, że jeżeli w przypadku w ogóle ludzi Kościoła w Polsce można mówić o jakiejś pełzającej laicyzacji, nie ukrywajmy, że jej nie ma, to ja się tylko jednego boję, żeby w przypadku młodego pokolenia ona nie była galopującą laicyzacją, dlatego że nasze wyjście do młodzieży, znalezienie metody rozmowy z nimi i znalezienie przede wszystkim
mocnych świadków, bo przez świadectwo można ludzi przyprowadzać do Pana Boga najskuteczniej i najpełniej. Bez tego Kościół może był, czy byłby bezradny wobec wyzwań, które są, a są to niewątpliwie wyzwania nowe.